hej wszystkim z tej strony taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i dziś przychodzę do was z takim specjalnym odcinkiem już po tytule widzicie jest to Q&A. słuchajcie ja to Q&A miałam już bardzo dawno zrobić ale nie było czasu i stwierdziłam że kurczę mam tą kamerkę, więc zrobię to z kamerką, wydaje mi się, że to będzie ciekawsze jeśli nie będzie ciekawsze, to dajcie znać jeśli będzie, pamiętajcie o łapeczce w górę ja nie będę tutaj za bardzo przedłużać mam ym, pytanka od was jestem przygotowana, mam też kawusie także y, będziemy sobie dzisiaj na spokojnie odpowiadać na to, mam nadzieję, że wam się to spodoba, jeśli tak, to, to będę się naprawdę bardzo cieszyła, także dobra y, ja tutaj będę patrzeć y, jakby na grę, no bo wiadomo, wiadomo dlaczego będę też y, gdzieś tutaj Utrzymywać z wami kontakt wzrokowy. Ja jeszcze nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby gdzieś tam się w tą kamerkę patrzeć, więc mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało jakoś mocno. E, dobra, nie przedłużam, lecimy. Okej, okay, mi się pyśie. Słuchajcie, ja pojadę tutaj zrobić jazdę duszy, bo jazda duży wiadomo, że jest dość ciężka. Nie lubię tego robić, ale przy okazji odpowiem już na pierwsze pytanie, które zadała, już wam mówię. Biszkopt SSO. Twoja największa fobia, no więc. Fobia. Kurczę, ja go takich fobii nie mam, ale bardzo boję się dużych rzeczy, to się chyba nazywa megalofobia. Nie wiem, nie wyobrażam sobie na przykład pływać w pełnym morzu, wiecie, podczas jakiegoś sztormu czy coś i przepłynąć obok ogromnego statku. Ja po prostu uu, nie wiem, nie dałabym rady. Wydaje mi się, że to jest chyba coś, czego się najbardziej boję i to nie tak. No i pająki, wiadomo, jakieś tam robactwo, twój ulubiony. Twój ulubiony serial-film. E, film to chyba Władca Pierścieni. E, tak mi się wydaje, ale to taki totalnie, wiecie, no. Taki totalnie, totalnie najbardziej ulubiony, a serial jest tego tak dużo, że. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Jest tego naprawdę za dużo. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jakbyś mogła teraz jeść cokolwiek, co by to było? Ja przed chwilą jadłam śniadanie. W ogóle dzisiaj miałam taką ochotę na berlinki. Już dłuższy czas za mną chodzi. Ja wiem, że parówki są niezdrowe i w ogóle nie wolno, ale po prostu czasami taka ochota. chodzi, To tak samo jak z zupkami chińskimi. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jak mnie najdzie ochota na jakiegoś wifona czy cokolwiek, o Matko Bosko uwielbiam. Ale gdybym. Teraz miała cokolwiek zjeść, to mm, tutaj, gdzie mieszkam, jest taka naleśnikarnia maska, i tam mają taki naleśniczek y, numer 49. Możecie sobie zobaczyć. Naleśnikarnia maska i naleśnik numer 49. O, matko, chyba to bym zjadła. To jest chyba to, co najbardziej y, lubię. Czy masz jakiś czat, y, cytat, y, który powtarzasz sobie w trudnych chwilach. Chyba nie, ale, ale jestem zdania, że, że trzeba ze wszystkiego wyciągać wnioski, nawet jeżeli dzieje się w życiu coś złego, to... Y no, to wiadomo, że po tych złych chwilach też przyjdą dobre, i trzeba być jednak nastawionym na, na tą dobrą stronę: że wiecie, zaciśniemy zęby, teraz będzie gorzej, ale przyjdą chwile, kiedy będzie lepiej, i wydaje mi się, że, że to tak powinniśmy iść przez życie. No bo gdyby nie było tych złych chwil, to kto by doceniał te dobre? Raczej nikt. Dlatego uważam, że wszystko się dzieje po coś e, i, i wszystko ma swój konkretny cel, jakiś zamysł, i, i my musimy po prostu wyciągać z tego wnioski. Twoje największe marzenie. Chcę, żeby się. Życzę, żeby się spełniło. O, dziękuję bardzo, Biszkopciku. No więc, mm, moim największym marzeniem to chyba jest wiadomo, no, własne stajnia, jakieś tam y, rzeczy związane z końmi. Y, fajnie by było, naprawdę, gdyby się kiedyś udało. Jakby nie liczę na to jakoś mocno. Ale, ale gdzieś tam w głębi y, ducha mam nadzieję. Na razie nie mam jak y, do tego dążyć nawet, więc jest to odsunięte na, na dalszy plan, no bo wiadomo, marzenia same nie przyjdą do nas, y, to my musimy je ściągnąć swoimi czynami, ale, ale mam nadzieję, że kiedyś y, się uda. Y, pozdrawiam cieplutko ciebie również, Biszko, pciku i dziękuję za pytanka. Następne pytania są od Dariusz Szczepaniak. Stara y, czy bardziej nowa srebrna polana? Hmm. Wydaje mi się, że ta stara. Nie wiem czemu, ale do tej nowej jakoś nie mogę się przekonać. Brakuje mi tego zameczka, brakuje mi tam kilku rzeczy. Nie mogę się jakoś przyzwyczaić do tego. Czekajcie, sprawdzę, czy wszystko się dobrze nagrywa, bo w taki sposób i tym programem nagrywam pierwszy raz. Dobra, niby jest ok, więc póki jest ok, to jest ok. Eee, czytałaś książki Star Stable, tak, mam wszystkie? Eee, miałam mieć z nimi współpracę, ale też nie do końca to wyszło ze względu na to, że ja po prostu nie mam czasu. Eee, jazda precyzja. No świetnie, odpowiadać na pytania będzie super. Eee, nie drążmy to na razie nie wyszło, ale czytałam wszystkie książki, eee, tak, eee, odpowiadam na pytanie. Eee, ulubiony film serial to już mówiłam. Eee, ile czasu grasz w SSO? Ojejku, kurczę. Ja wiem, może z 8 lat, tak myślę, że już będzie z 8 lat, skoro kanał prowadzę. No dobra, może nie z 8, może z 7. <grym> tak mi się wydaje, że będzie to z 7 lat. Um, nie krócej, bo naprawdę już troszkę jest. Ja jeszcze pamiętam w ogóle, wiecie, jak, jak Morgany wchodziły do gry. No to pomyślcie sobie, kiedy to było. Morgany, jak wchodziły do gry. Może nie kwartery, bo wiem, że są ludzie, którzy naprawdę grają od samego początku powstania stable'a, ale no, pamiętam te pierwsze kwartery oczywiście, nie mówię o tych, co są teraz, tylko o tych pierwszych. Więc to już jest kupa czasu i kurczę. Wiecie co, nie żałuję. Naprawdę nie żałuję, bo z SSO przyszłam naprawdę kawał, e, kawał czasu, kawał drogi. Widziałam, jak SSO się zmienia i że zmienia się naprawdę fajnie. To, jak teraz są zrobione animacje, to jest w ogóle e, niebo a ziemia. Kiedyś możemy pooglądać moje stare filmiki, jeśli będziecie chcieli. Zobaczymy moją reakcję na to w ogóle, jak ja się wtedy zachowywałam. Jakby mogą być ciekawie, bo wiecie. Ja nie pamiętam siebie z tamtych czasów. To już jest też, no mówię, kawał, kawał czasu temu i. Przejechałam, czy nie? Czy spróbuję ponownie? No tak. No nieważne, spróbuję jeszcze raz. Ym... Twoja ulubiona rasa konia w SSO i w Realu. W Realu chyba najbardziej yy, zawsze gdzieś tam podobały mi się fryzy i kwarterki. Ym... Nie wiem, mają w sobie coś takiego, że taką magię, taką nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo dużo ludzi mówi, że fryzy są ciężkie, że są dziwne, że są specyficzne i że o, o tyle, o ile kwartery są inteligentne i tak dalej, o tyle mm, fryzy właśnie takie już nie są. Ale powiem wam szczerze, że ja nie lubię takiego generalizowania, bo to tak samo jest właśnie z rasami psów. Słuchajcie, każdy kundel może okazać się totalnie inteligentniejszy od jakiegoś border coli i tak dalej. Wszystko też zależy od tego, jak my podejdziemy do tematu. Czy my go wyszkolimy w odpowiedni sposób, czy damy mu w odpowiedni sposób się rozwinąć. Więc ja nie lubię naprawdę takiego generalizowania. Jeśli mi się kiedykolwiek uda, to mam nadzieję, że właśnie, że właśnie kupię fryza, bo, bo to takie moje marzenie od, od dziecka, tak naprawdę. No nie wiem, zobaczymy, jak nas życie pokieruje. Na razie nic nie chcę mówić, na razie na, razie na konia czasu nie mam. Nie mam też możliwości takich finansowych, żeby konia utrzymać, bo jak wiecie, no, to jest jednak dość sporo pieniędzy, duży wydatek. Kiedyś możemy pogadać o tym w ogóle, jaki to jest wydatek, takie utrzymanie konia. Zrobiliśmy. No ale to, to nie na teraz. Mm, Okej, okay, został osiągnięty limit. No nic. Mm, no, co, 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 co? Twoje ulubione jedzenie? <gryw> Oj, tu mogłabym się rozgadać. E, jeśli chodzi o moje jedzonko ulubione, to wydaje mi się, że chyba tak najbardziej, najbardziej jestem za naleśnikami. Chociaż Kurczę, oniony z KFC. Próbowaliście kiedyś. Ja nienawidzę cebuli, ale oniony z KFC. <noise> Nie, tak serio, to naleśniki. Naprawdę ja jestem fanem naleśników w każdej postaci. Totalnie w każdej, na słodko, na wytrawne. Po prostu kocham naleśniki. Zbieranie upiornych świateł. O, to nam pójdzie szybko. E, następne pytanko. Mm, mm. Czy kiedykolwiek używałaś bata? Oczywiście, że tak. Bat jest dla mnie wskazówką. Jest też wskazówką dla konia, z którym pracuję. Bat nie służy do bicia. Jest jedynie, tak jak mówię, taką pomocą, wskazówką, przedłużeniem naszej ręki. Nie powinien być nigdy em, przyrządem do tego, żeby konia bić. <ścoughs> KFC VS McDonald's. O matko, wiesz co powiem Ci? Bardzo, bardzo niedawno powiedziałabym Ci, że McDonald's, ale na ten moment. Jedna KFC. W ogóle dzisiaj jedziemy do KFC, więc <laughs> koń czy pies? To jest pytanie trudne, bo eee, i to, i to. Tak naprawdę ja zawsze byłam yy, i za psami, i za końmi, i jakoś tak Kurczę, ciężko jest wybrać. Z każdym z tych zwierzaków pracuje się trochę inaczej. No, no nie wiem, nie potrafiłabym. Nie potrafiłabym naprawdę wybrać, yy, które z nich jest bliższe mojemu serduszku, bo, bo oba. Mm, American VS Frizz SSO Chyba American. Amerykan. Kurczę, nie wiem, uwielbiam je. I to wszystko, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dariusz, bardzo serdecznie Ciebie również pozdrawiam. A my lecimy z dalszą częścią pytanek. Dobra, mi się Pysie, lecimy dalej. Następne pytanka są od Krzak. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim czytającym. To Tobie również miłego dnia. Więc ulubione miejsce WSSO i dlaczego? Moim ulubionym miejscem WSSO jest Murland i zawsze to mówiłam. Murlandy dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce, w którym zjawiamy się tam pierwszy raz, i od, od tego miejsca wszystko się zaczyna, jakby. Ja jestem, jestem fanką Murland, ok? Próbowałam mieć tajnie w innych miejscach, ale nigdy to nie wychodziło. Tak by the way, chciałam wam powiedzieć, że Maja jest wciąż ze mną. <laughs> Cały czas tutaj ze mną siedzi, ośmiorniczka z paczki. Jeśli chcecie wysłać paczkę, to e, adres paczkomatu jest w opisie. <grydy> Będziemy otwierać na live'ach i na odcinkach, także jeśli macie ochotę, bardzo serdecznie zapraszam. E, no więc e, tak, Murland to jest moje ulubione miasteczko e, od zawsze. E, I to jest moje ulubione miejsce, ja, ja się tu tak naprawdę wychowałam we Star Stable i no nie wiem, to jest, to jest takie miejsce, którego po prostu się nie zapomina i i się do niego wraca bardzo często. No, tak jak mówię, ja nigdy nie potrafiłam mieć innej stajni w SSO. Zawsze Murland, zawsze to właśnie tutaj. Eee, gdybyś miała powiedzieć coś sobie z przeszłości, co by to było? Sobie z przeszłości. Eee, wyciągnij kija z tyłka i naprawdę otwórz się na ludzi, bo nie wszyscy chcą dla ciebie źle. To bym sobie powiedziała, naprawdę, uwierzcie mi, e, to bym sobie powiedziała, gdybym mogła porozmawiać ze sobą mm, i tak, tak szczerze, gdyby nie, gdyby nie to, że z, jakby zaczęłam nagrywanie YouTube'a, mm, to moje życie wyglądałoby dziś zupełnie inaczej na pewno i byłabym zupełnie inną osobą. YouTube bardzo dużo mi dał, bardzo na mnie wpłynął i cieszę się, naprawdę cieszę się, że zaczęłam nagrywać. E, następne pytanka są od Caroline Reven Kit. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. E, jaki jest Twój ulubiony film? To odpowiadałam. E, spędzi, spędzić e, czasem z przyjaciółmi? E, co? <laughs> Twoje ulubione wakacje. O matko, ja byłam raz w życiu na wakacjach w tym roku w Grecji i to są moje ulubione wakacje. Zdecydowanie. Mi się naprawdę ciężko. O, dobra, chodźcie do namiotu, to tam zrobimy, bo tam robię rzadko wyścigi, więc tam możemy zrobić. Tam w Grecji, jak byliśmy, to było to niesamowite, naprawdę. Ja tak strasznie zapamiętałam jedną rzecz z tych wakacji. Tam był w hotelu balkon. My mieliśmy ten balkon z widokiem na, na morze, i właśnie jak sobie ściliśmy, gadaliśmy na balkoniku. To w pewnym momencie zaczęły właśnie bić fajerwerki i sorry za światło, ale dzisiaj słońce wychodzi i zachodzi i tak jest non stop. Zaczęły właśnie strzelać fajerwerki i w ogóle no i to było takie mega magiczne. Nie wiem jak to opisać, po prostu taki moment no cudownie było naprawdę. Nie wiem czemu, ale właśnie takie bardzo bardzo nieistotne dla innych ludzi może elementy dla mnie są dość ważne i naprawdę mega to zapamiętałam. Może czy góry do niedawna powiedziałabym ci, że może, ale tym razem, y, odkąd mieszkam, blisko gór, góry. Zdecydowanie góry. <gry> Bardzo często lubisz pływać? Bardzo często lubisz pływać? Jakby. Caroline, nie wiem czemu, ale twoje pytania są takie dość mm, dziwnie sformułowane. N nie rozumiem do końca, jak mam. Bardzo często lubisz pływać? W sensie, czy lubię pływać często, czy, czy jak często pływam? Nie wiem. <gry> Umiem pływać, ale czy robię to często? Nie, a chciałabym. Jakie jest Twoje ulubione słodycze? Chyba, kinderki. Wszystko, co z kinderkami związane. To wszystkie pytania do QA. No i Bacianek, czy planujesz kupić konia? Bacianek, wiesz co? Powiem Ci i powiem Wam wszystkim, że chciałabym. Na pewno bym chciała. Plany jakieś są, ale na ten moment niemożliwe do wykonania, więc na ten moment nie, ale. W ogóle, jakim cudem ten koń ma wszystkie rzeczy? Ktoś mi pisał o tym. Okej, okay, ale to, to wygląda dziwnie, ale fajnie. Dziwnie, ale fajnie. No nic. Kurczę, poczekajcie, muszę zrobić sobie screena tego. Jeszcze, jeszcze raz. Okej. Okay. Okej. Okay. No więc, tak jak mówię, plany są, aczkolwiek na razie nie do wykonania zobaczymy jak będzie w przyszłości i tutaj Bacianek zadała jeszcze jedno pytanko, czy masz już nowy kanał, na razie nie, na razie chcę przetestować jak to wygląda tutaj z tą kamerką w późniejszych odcinkach na pewno będzie lepsza jakość, bo troszkę się nauczę to robić, mam nadzieję no i dajcie znać, czy właśnie wolicie z kamerką, czy wolicie bez kamerki, bo, no bo to też dla mnie dużo znaczy, bo chcę żeby wam się miło przede wszystkim te filmy oglądało także koniecznie dajcie znać no i lecimy z, kolejnym pytanka, z kolejnymi pytankami. Tym razem pytanka od Rolki, czyli od naszej nowej moderatorki. Ehm, Okej, okay, tu mnie nic nie zabija jednak. Dobra. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie w życiu? A no, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jest parę rzeczy, z których jestem dumna, jestem zadowolona. Jeśli chodzi o takie końskie osiągnięcia, to cieszę się, że dałam radę wychować z rebaka na konia, który nie jest bezpieczny. Cieszę się, że miałam z nim taki, ani inny, takie ani inne stosunki, że mogłam zaufać mu. Czy YouTube mogłabym zaliczyć do swoich osiągnięć? Wydaje mi się, że nie bardzo, z tego względu, że dla mnie YouTube to zawsze była zabawa, ale cieszę się, że, że jesteście tu ze mną i że jest was tyle na tym kanale. Może to się kiedyś w przyszłości rozwini, nie mam pojęcia. No i wiadomo, wybaczcie, musiałam odpisać. No i wiadomo, jeszcze takim największym osiągnięciem jest chyba ukończenie szkoły i kierunku, w którym chciałabym pójść. Myślę, że to, z czego będę dumna jeszcze przede mną, i też nie chcę za dużo wymieniać, bo nie chcę wyjść na osobę, która, wiecie, tutaj się chwali nie wiadomo czym. Yy, po prostu myślę, że wszystko, co wielkie, przyjdzie do mnie jeszcze z czasem i że dopiero jak już będę staruszką, to będę mogła powiedzieć, z czego jestem dumna. Do tej pory jest niewiele takich rzeczy, ale są dla mnie dość ważne. Słuchajcie, nawet taka głupia rzecz jak mm, Pojechanie na wakacje, że wiecie, kurczę, pomimo tego, że naprawdę w naszym kraju jest ciężko, cieszę się, że udało mi się wyjechać na wakacje. Cieszę się, że, że jestem w związku, który jest trwały. Cieszę się, że po prostu mieszkam i otaczam się ludźmi, których kocham, i to jest chyba największe moje osiągnięcie: że, że są wokół mnie ludzie, którzy wspierają mnie we wszystkim i, i których ja mogę wspierać. To chyba jest takie... Boże. O, a ta? A ta? <grystanie> yy, motto życiowe od zawsze Carpe Diem. Ja wiem, że to jest już yy, o, od dawna takie... Mm, każdy to ma i w ogóle, ale, ale nie, naprawdę, Carpe diem, chwytaj dzień. To jest najważniejsze w życiu, słuchajcie, trzeba chwytać dzień, trzeba chwytać chwilę, trzeba y, łapać wszystko, nie siedzieć w domu na tyłku, bo to życie ucieka między palcami. Zobaczcie, SSO ma już 10 lat, nie wiem, kiedy to minęło, a, a jednak tak się stało i te 10 lat po prostu pam! E, także naprawdę róbcie coś w życiu, miejcie swój cel, starajcie się go spełnić jak najbardziej. Jak najlepiej się da wtedy żebyście po prostu na starość mogli powiedzieć kurczę no zrobiłam trochę w swoim życiu i niczego nie żałuję. E, czy Ata Kama to również twoja ksywa w realu czy tylko na YouTubie? Niektórzy znajomi, którzy znają mnie z reala, mm, mówią tak do mnie. E, mówią do mnie Ata. E, zazwyczaj to jest tak, że jednak mówią do mnie po imieniu, ale jest kilka takich osób, które właśnie ci, którzy znają YouTuba, no to, no to już dla nich jestem Ata. Niestety, czy stety, w sumie nie, nie wiem, jak to nazwać. Nie jest źle, ale też jakoś super nie lubię, kiedy tak ktoś do mnie mówi poza YouTubem. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak się dziwnie czuję. E, lubię być atom na YouTubie, ale w rzeczywistości lubię być Laurą, osobą, z którą nie tylko o koniach da się porozmawiać, tylko właśnie o wszystkim. E, może dlatego, może dlatego. Dobra, Rolka, dzięki zapytania. I to wszystko od ciebie. Tak jest. Ania, A. Czy masz dobry kontakt z Pauliną z RB? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jesteśmy umówieni na jakieś tam pole namiotowe. Byliśmy tam dwa albo trzy razy już nie trzy chyba. I zawsze było bardzo miło, zawsze było bardzo fajnie. Paulina jest super sympatyczną osobą. Także naprawdę, jeśli chcecie tam pojechać, ja bardzo, bardzo polecam. Dobra, wyścig Marleja sobie zrobimy. Jaka rasa konia jest twoja ulubiona? To już mówiłam. Jaki kolor jest twoim ulubionym? No więc ja uwielbiam pastelowe kolory. Wszystko, co jest w pastelach, jest po prostu. Dlatego ta ośmiorniczka jest, jest przepiękna. Mm, ale chyba takim najbardziej to fioletowy i niebieski. Jaka gra jest twoja ulubiona? Może być niekońska. Na ten moment yy, chyba Red Dead Online. W ogóle seria Red Dead Redemption. Jakby nie graliście, to spróbujcie. Te wszystkie pytania pozdrawiam ciebie i Jantka. Buziaczki dla ciebie dziękujemy również. Na pewno Antka bardzo serdecznie pozdrowie. Eee, KHT Marszmal. Następne pytanka. Czy wiesz, że ktoś kiedyś się pod ciebie podszywał? Eee, tak, <grym> to nie raz, Słuchajcie, ludzie są różni i różnie im się nudzi w życiu. Niektórym bardziej, niektórym mniej. Eee, ja nigdy nie robiłam takich głupich rzeczy. Ale no, no cóż, są ludzie, którzy chcą nam zaszkodzić, albo nie wiem, może myślą, że mamy tak super życie i chcą gdzieś tam być w tym życiu też, co jest kompletnie nieprawdą, wiecie, że wszystko co jest na YouTube jest przekoloryzowane, nie we wszystko warto wierzyć. No, co mam powiedzieć? Wiem o tym, nic z tym nie zrobię, niestety. Nie zamierzam się już tym absolutnie przejmować. Kto wie i kto jest lojalny, ten wie. Jeśli będzie miał jakiekolwiek pytania, to zawsze przyjdzie do mnie, a nie do kogoś, kto jest nie wiadomo, czy do końca, wiecie, legalny i w ogóle legalny. No wiecie o co chodzi. No, także, czy jest autentyczny? O to miałam powiedzieć, czy jest autentyczny. Także ja nie będę tutaj ludzi kierować i mówić, a nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz w to, nie wiesz w tamto. Zawsze najlepiej przyjść do centrum i zapytać centrum. Ile masz koni w SSO? Chyba aktualnie 17, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że 17. Która rasa SSO jest najbrzydsza według ciebie? Chyba kędziorki. Wiecie co? Ja nie wiem, kiedyś one mi się strasznie podobały, ale na ten moment kędziorki mi się chyba najmniej podobają. Nie wiem czemu. Tak jakoś w ogóle mam 10, moglibyśmy coś kupić. Aha, bo dobra. Okej, okay, trochę tego jest. Zróbmy jeszcze ten beczkowy wyścig. Um, czy masz w planach kupić lifetime'a? Jak wygląda twój startowiec? E, słuchaj, mój startowiec jest opisany w filmiku o moich koniach, który wyszedł niedawno na kanał. Także zapraszam. E, czy wiesz, jak nazwać konia stary? Jak nie, to dajesz w pierwszym star A, a w drugim Y. Star. No tak, no tak, logiczne. Ulu Color, mówiłam, Level WSSO, widać, 18. Jeździsz konno w Realu, mam w planach do jazdy konnej wrócić już w tym tygodniu. Jestem trochę e, przerażona, <noise> bo powiem Wam szczerze, że jak się tak długo nie jeździło konno, to mm, no, no są obawy, tym bardziej, że ja miałam ten wypadek i nie ciężko jest wrócić w siodło, uwierzcie mi. Ale postaram się, postaram się, bo nie chciałabym zniszczyć marzeń mm, tej, tej mnie z przeszłości, bo ta ja z teraźniejszości nadal gdzieś tam chciałaby kontynuować tą przygodę, więc jakby zobaczymy. Może to nie będzie z taką intensywnością jak kiedyś, ale, ale na pewno będzie. Ayla i Umbra to hit czy kit? Ani to, ani to. Jakoś nie mam nic do nich, jakby... Mm, Okej, okay, że są, ale czy jakimś hitem są też, nie. Pozdrowisz, dziękuję za przeczytanie. KHD Marshmallow, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję bardzo. Dobra, mi się pysie. Ja myślę, że to by było na tyle w tym QA. Już nie będę robić tego wyścigu, tak, by the way. Okej. Okay. E, troszkę to e, trwało. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Jeśli chcecie więcej em, pytanek to oczywiście śmiało zostawcie w komentarzu swoje pytanka. Ja z tego będę pobierać i będą następne odcinki. Może raz w miesiącu takiej Q&A się pojawi. A tymczasem bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!